Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w wymarzonym składzie z Ligue 1. Tak, świetnie, tutaj Rufer w bramce. Musiałem zacząć nagrywanie od nowa, bo przeszła koło nas niezła nawalnica, wszystko nam się wyłączyło, playaka mi oblało, ale nie będę o tym długo gadał. No to Rufer w bramce, wszystkie staty dobre, widzicie to. Ja wam nie będę długo o nim opowiadał, bo nie ma o czym. Henry Bedimo, grałem nim, fajnie się nim gra. Jego nawet zwykłą wersją to się fajnie grało. No nie będę o nim dużo gadał. Dobry pace, heading też dobry. Thiago Silva. No, wow. Boom, boom, boom. Świetny gracz, dobry dribbling, dobry pace. Zarąbista defensywa, zarąbisty heading, zarąbisty passing, zarąbisty gracz. David Luiz. Dlaczego on? No, zrobili go już w PSG. Super, świetnie, zarąbisty gracz. Super. Widzicie jego staty, ja wam długo nie będę się rozgadywał. Zarąbisty gracz i tyle. Aurier, to jest normalnie RWB, tak jak to wiecie, pewnie. No i co? Ale na RB też może grać. Raczej zazwyczaj gra na prawej obronie. To był jakiś wymysł EA, żeby myśli sobie, że a, damy sobie cofniętego prawego skrzydłowego i tyle. Świetny gracz, świetny heading, świetny passing, świetny defensywa, świetny pace, świetny dribbling. No nie taki świetny, ale też dobry. I passing też nie taki świetny, ale dobry. Teraz Ezekiel Lavezzi. Dlaczego on? Dlatego, bo jest świetny. Zarąbisty pace, zarąbisty dribbling, zarąbisty shooting. Nie taki zarąbisty, ale też średnio zarąbisty. Passing. No świetny gracz i tyle. Matuidi. No i to jest człowiek, który mnie naprawdę denerwuje. Nie lubię go za bardzo. Dlaczego? Dlatego, bo jakiemuś Algierczykowi czy tam Nigeryjczykowi złamał nogę w dwóch miejscach. Dla mnie to jest chamstwo i tyle. On powinien dostać na pewno większe zawieszenie niż Suarez, chociaż Suarez też dostał niesłusznie takie wielkie. Tak samo on, jak i Zuinga. Zuinga to jest w ogóle... Powinni go zawieźć nie wiem na ile. Przecież Neymar mógł zostać przez niego kaleką. Nie, że bronię Neymara, no ale czasami symuluje, ale to już nie była symulka. To naprawdę, jeżeli ma pęknięty kręg, to jest... Naprawdę, ludzie... Cholera, naprawdę... Tutaj... Niestety słyszycie odgłosy w tle, bo... Burza mocno bije, po prostu nie przyszło się to na nawałnicę, ale dom zamknęliśmy i jest teraz zarąbiście. Dobra, Rodriguez. Odkrycie mundialu, zarąbisty gracz. Wow, nawet ma dobry heading. 76, nie wiedziałem. 86 pace, 96 dribbling, 96 shooting, 96 pace. Zarąbisty gracz. Lukas. No dlaczego on? Bo jest bardzo szybki, zarąbisty. Taki szybki, że zarąbisty. Zarąbisty dribbling, zarąbisty shooting. Zarąbiste podania, zarąbisty gracz. Ibra, dlaczego Ibra? Ibrahimović jest świetny dlatego, bo... I musiałem zrobić przerwę, nie będę się wam tłumaczył, no ale... Często robię przerwy, wiem, ale nawałnica naprawdę zarąbiście wali. I tyle, prawie nam szybę rozwaliła, rozpierdykała, czy jak wy tam mówicie. Rozpierdzieliła i tyle. Pace i teraz Ibra, dobra. Jego trzeba przestawić, to jest BOOM! Ibrahimović, BOOM! BOOM! 82 pace, 94 dribbling, 97 shooting, 88 passing, 87 heading. Tak, przejęzyczyłem się, ale co z tego? Zarąbisty Ibra, boom, chciałbym go grać nim normalnie, już dzisiaj chcę z nim zagrać.
ale nie miałem nim przyjemności grać. Pewno nie będę miał, niestety. Grałem nim tylko w trybie kariery. Tak dla sprostowania, że im grałem. I Cavani mod. Pierdziele, to mi się trochę przewinęło wszystko. Ale. Dlaczego Cavani mod? Nie imod, tylko mod. Dobrze. No dlaczego Cavani, a nie Falcao? Falcao nie ma informa ani nic. I Cavani jest po prostu lepszy, jest szybszy. Też ma dobry heading, ale jest wyższy. Ma lepszy shooting i chyba lepszy dribbling. Nie wiem, ale wiem, że jest lepszy. Grałem jego zwykłą wersją, jest zarąbisty. Zarąbisty pace, zarąbisty dribbling, zarąbisty shooting i zarąbisty heading. Dobra. Ja się z wami żegnam, a jej na razie do usłyszenia piona. A jeżeli odcinek i wymarzony skład ci się podobał, nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli tego nie zrobiłeś jeszcze, to mnie zasubskrybuj. Tak, jeżeli masz taki sam skład albo podobny, pochwal się nim, ale nie kopiuj składów od innych youtuberów, ani od kogoś. Bo i tak się wszyscy pokapują, a ty tylko wyjdziesz na pośmiewisko. Dobra, ludzie, na razie do usłyszenia i piona!